Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiejszy materiał będzie przeznaczony dla osób, które dopiero co zaczęły tworzyć swoje pierwsze automatyzacje w Home Assistantie. Dzisiejszy materiał będzie taką zachętą do instalacji Home Assistanta. Pokażę, w jaki sposób stworzyć prostą automatyzację, która będzie sterowała lampkami choinkowymi. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do salonu i Wasze lampki na choince rozświetlają się, i gdy wychodzicie, po jakimś czasie, zadanym czasie, gasną. Oczywiście do tego zadania trzeba mieć dodatkowe elementy, zarówno wykonawcze, jak i wyzwalające. I do wyzwolenia akcji tutaj będę używał czujnika ruchu. Ja mam dwa rodzaje, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Oba urządzenia są zasilane bateryjnie. Po wykryciu ruchu przekażę informację do Home Assistanta, że został wykryty ruch, a Home Assistant zawiadomi elementy wykonawcze. I tutaj mamy oczywiście kilka rodzajów. Ja mam dwa. Mamy tutaj przełącznik, którego głównym zadaniem jest załączenie i rozłączenie napięcia i inteligentne gniazdko, które ma te samo zadanie, ale tutaj macie dodatkowy bonus w postaci monitorowania zużytej energii. Ponadto tutaj trzeba mieć dodatkowe jakieś zdolności elektryczne i mieć troszeczkę pojęcia, bo trzeba zainstalować ten element. Tutaj wystarczy wpiąć w gniazdko, podłączyć lampki i tak naprawdę jest to gotowe do pracy. W moim przypadku wszystkie te elementy współpracują z Home Assistantem poprzez protokół Zigbee. Zdecydowałem się na ten protokół, ponieważ jest on szybki, energooszczędny, lekki, dzięki czemu jest możliwe zastosowanie tutaj zasilania bateryjnego i tutaj baterie spokojnie starczają na rok, półtorej roku czasu pracy. Ponadto wszystkie te urządzenia zgodne z protokołem Zigbee zarządzane są z poziomu dodatku Zigbee to MQTT. O tym, w jaki sposób instalować ten dodatek, opowiadałem w jednym z poprzednich materiałów. Najważniejszą informacją jest tutaj, że ta lista urządzeń jest niezależna i w ramach tego dodatku dodajemy nowe urządzenia. Tak naprawdę jest to proces parowania, który polega na wyrażeniu zgody na dołączanie nowych urządzeń i najczęściej przyciśnięciu specjalnego przycisku na nowo dodawanym urządzeniu, po czym urządzenie jest parowane i dodawane do listy urządzeń. Jak zapewne zwróciliście uwagę, sam proces dodawania nowych urządzeń jest o wiele łatwiejszy niż w przypadku Wi-Fi. Ponadto mamy tutaj kompletną niezależność i w momencie, gdy uszkodzi się router Wi-Fi, wszystkie automatyzacje, które są oparte na Zigbee, będą dalej działać w sposób poprawny, dzięki czemu mamy zapewnioną większą bezawaryjność. A oto moje podłogowe laboratorium. Mam tutaj gniazdko, które mogę włączyć i wyłączyć za pomocą przycisku. Wpinam je do rozdzielacza. Podłączam cotton ballsy, czyli lampki. Test, wszystko działa. Automatyzacja będzie wyzwalana za pomocą tej czujki ruchu i będzie sterowała gniazdem. Wszystkie elementy mamy połączone, więc mogę przejść do Home Assistanta. Na początek stworzę prostą akcję, w tym celu przechodzę do ustawień, do automatyzacji i scen. Odfiltrowuję wszystkie automatyzacje, tworzę nową automatyzację. Wyzwalaczem tutaj będzie urządzenie, czyli czujnik ruchu. W momencie, gdy wykryje ruch, będzie on wyzwalał akcję. Na urządzeniu gniazdko choinkowe i tutaj mamy do wyboru kilka opcji. Włącz, wyłącz, przełącz. Ja wybieram opcję przełączenia. Zapisuję. Nadaję nazwę choinka on. Klikam zapisz. I teraz wykonam pierwszy test. Nastąpiło wyzwolenie. Lampki się zapaliły.
Ponowne wykrycie ruchu odłącza zasilanie do lampek i ponownie lampki się włączają i wyłączają. Teraz zmienię akcję tak, żeby automatyzacja włączyła zasilanie. Zapisuję. Kolejny test i w tym momencie nastąpiło wyzwolenie i załączenie zasilania. Ponowne wyzwolenie w sposób identyczny działa, czyli niezauważalny dla nas, ponownie załącza zasilanie. Automatyzacja odpowiedzialna za włączanie lampek jest gotowa. Teraz tworzę drugą automatyzację, która będzie wyłączała lampki. Ponownie wybieram wyzwalacz jako urządzenie, czujnik ruchu. Tylko tym razem wybieram opcję zaprzestania wykrywania ruchu i ustawiam czas 5 sekund. Następnie dodaję akcję, która będzie wykonana ponownie na urządzeniu, czyli na gnieździe choinka i tym razem wybiorę opcję wyłącz. Zapisuję. Nadaję nazwę choinka off. I zapisuję. Mamy dwie automatyzacje, które odpowiadają za włączenie i wyłączenie lampek. Ponowny test. Odczekujemy 5 sekund. I lampki gasną. Ponownie wzbudzamy czujkę. Lampki się zapalają. I po 5 sekundach powinny zgasnąć. I w zasadzie mógłbym uznać zadanie za zamknięte, ale używanie dwóch automatyzacji do wykonania jednego zadania jest trochę niepraktyczne i nieeleganckie, ponieważ później, gdy będziecie mieć więcej automatyzacji, wprowadzi to nieporządek. Dlatego usunę jedno z zadań, choinkę off, i przejdę do edycji choinki on i tutaj dodam kolejny wyzwalacz z usuniętej automatyzacji, tak żeby w ramach jednej automatyzacji znajdowały się dwa wyzwalacze, czyli wykrycie ruchu i niewykrywanie ruchu przez 5 sekund. Teraz przejdę do akcji. Automatyzacja w tym momencie wykonuje jedną akcję. My potrzebujemy wykonywania dwóch akcji w zależności od zaistniałych warunków. Dlatego usuwam akcję i dodaję nową akcję jako wybór. Dodaję drugą opcję. I w tym momencie mamy możliwość wykonywania dwóch opcji w zależności od warunków. Dodaję akcję jako urządzenie. Wybieram gniazdo choinka. Wybieram włącz gniazdo. I w drugiej opcji wybieram również urządzenie gniazdo choinka. I pozostawiam wyłącz gniazdo. W tym momencie mam tutaj dwie opcje: włącz i wyłącz gniazdo. I teraz należy dodać warunki, żeby te zadania nie wykonały się wszystkie na raz. A warunkiem będzie stan czujki ruchu. Podczas włączania gniazda czujka będzie wykrywać ruch, a podczas wyłączania nie będzie go wykrywać. Tak wygląda kompletna automatyzacja. Mamy tutaj dwa wyzwalacze.
czyli w momencie, gdy czujnik ruchu wykrywa ruch i gdy go nie wykrywa przez 5 sekund. Mamy tutaj również akcję z dwoma opcjami, które są wykonywane w zależności od stanu czujki ruchu. I teraz dla potwierdzenia ostateczny test, gdy czujka ruchu wykrywa ruch, lampki się zapalają. Po 5 sekundach gasną. Ponownie, gdy wykryty jest ruch, zapalają się. Podczas wykrywania ruchu lampki świecą w sposób ciągły. Dopiero gdy nie ma wykrytego ruchu, po 5 sekundach gasną. I w ten sposób dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że materiał jest zrozumiały dla osób, które dopiero zaczynają tworzyć swoje pierwsze automatyzacje. Starałem się użyć jak najmniej cięć, przyspieszeń. Ponadto zdecydowałem się na ten rodzaj automatyzacji, ponieważ urządzenia, które użyłem w tych automatyzacjach, są reużywalne i są podstawą do wielu automatyzacji, dzięki czemu nie rzucicie ich w kąt, żeby użyć ponownie za rok. Ponadto sama automatyzacja też będzie przydatna w życiu codziennym, na przykład oświetlenie po sesji. A zamiast czujki ruchu możecie użyć kamery. Na koniec chciałbym podziękować za uwagę. Jeżeli materiał się podobał, to proszę o łapkę w górę, ewentualnie o subskrypcję. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!